W samym sercu wielkiej metropolii, jaką bez wątpienia jest Hamburg, znajduje się miejsce, które fascynuje nas swoim wyglądem. Ta prawdziwa oaza ciszy i spokoju otoczona jest zewsząd wielką ilością kolorowych roślin i krzewów. Na przepięknej działce wybudowany został obszerny dom, którego drzwi stoją dzisiaj dla nas otworem. Gospodarzem tej posesji jest Heinz Bindacz, wielki miłośnik gołębi pocztowych. Obok domu został wybudowany gołębnik, który już od kilkunastu lat daje schronienie wspaniałym gołębiom rozpłodowym i lotowym. Postać Heinza Bindacza fascynuje wszystkich miłośników gołębi. Liczne wywiady i artykuły w fachowej prasie są tego niezbitym dowodem. Kilkakrotnie jego hodowla była opisywana w niemieckich czasopismach branżowych, a próg jego domu przekraczali dziennikarze z różnych zakątków Europy, w tym również i z Polski. Mistrzostwo w sporcie gołębiarskim jest sprawą niezwykle trudną. Są jednak na świecie hodowcy, którzy świecą mocnym blaskiem przez dziesiątki lat. Do takich hodowców z pewnością możemy zaliczyć Heinza Bindacza, który jest w ścisłej czołówce od przeszło 30 lat. Liczne puchary i trofea zdobią każdy wolny kąt tego obszernego domu. Początki hodowli nie były jednak usłane różami i wiele lat minęło, zanim zbudowano tak wybitną kolonię gołębi pocztowych. Heinz Bindacz opowie nam teraz, jak to się wszystko zaczęło. Swoją przygodę z gołębiami zaczynałem jeszcze w Polsce. Miałem wtedy 10 lat i kiedyś z wujkiem pojechaliśmy na bazar, gdzie spotkaliśmy kobietę trzymającą klatkę z gołębiami. Zainteresowałem się i zaglądałem do środka. Wtedy mój wujek zapytał mnie, może chcesz mieć jednego lub dwa gołębie? Byłem zachwycony. Kupił mi dwa gołębie i od tamtego czasu zacząłem zajmować się gołębiami. Była to tylko zabawa, nie miałem ich zbyt dużo i były marnej jakości. Moje stado liczyło tylko 8 gołębi i z tego co pamiętam, to nie było mnie stać na utrzymywanie większej ilości ptaków. W końcu zacząłem lotować, ale już drugi lot w mojej krótkiej karierze okazał się katastrofalny i straciłem wszystkie ptaki. Po tym zdarzeniu przestałem zajmować się gołębiami. Czas mijał i nasza rodzina przeprowadziła się do Niemiec. Na samym początku wynajmowaliśmy mieszkanie i nie było mowy o trzymaniu jakichkolwiek gołębi. Wszystko zmieniło się jednak w 1974 roku, ponieważ kupiliśmy własny dom i wtedy na nowo zacząłem przygodę z gołębiami. Zapisałem się do związku i stałem się aktywnym hodowcą. Wysyłałem gołębie na loty i poszukiwałem coraz lepszych ptaków. W 1981 roku zostałem już mistrzem RV i w kolejnych latach 1982-1983, również w latach 90. bardzo dobrze lotowałem. Wygrałem wtedy 7 razy z rzędu wszystkie mistrzostwa, a w 1994 roku zostałem 10. mistrzem Niemiec. Potem zmieniliśmy RV i przeszliśmy do Pinnebergu, który też był bardzo mocnym oddziałem. Tam lotował słynny Wolfgang Rupper, z którym chcieliśmy się połączyć, ale długo to nie potrwało, bowiem przeszedł do oddziału Sid Holstein. Ja jednak do tej pory lotuję w RV Pinneberg. W zeszłym roku też osiągałem bardzo dobre wyniki. Byłem 3. mistrzem Niemiec z gołębiami rocznymi, 5. mistrzem Niemiec na średnich dystansach, a w regionie byłem 1. z rocznymi. W oddziale zawsze jestem na bardzo wysokich pozycjach, ale dokładnie już tego nie pamiętam. Jakie gołębie przebywają obecnie na Twoim gołębniku? Na moim gołębniku znajdują się przede wszystkim gołębie Leo Heremansa i Augusta Jansena. Te ptaki latają u mnie doskonale. To są moje najlepsze gołębie. Potem mam sporo gołębi od Pitmana z linii Hurricana, mam jeszcze gołębie od Wolfganga Rupera i kilka od Heinza Mayera z Raden. Najbardziej jednak jestem zadowolony z gołębi Heremansa, które pochodzą z linii Olimpijczyka 003. Co zadecydowało o Twoim wielkim sukcesie w sporcie gołębiarskim?
Sukcesy nie przychodzą same, trzeba mieć dobry materiał hodowlany. Przez całe życie próbuję zakupić gołębie od najlepszych hodowców z Niemiec czy Belgii, inaczej nic z tego nie będzie. Trzeba zadbać o to, by mieć dobry materiał w hodowli. Jak to już mówiłem, jestem w posiadaniu gołębi Pitmana i Heremansa. Mam świetną parę rozpłodową, syna z 003 od Heremansa, z samicą Superdone od Pitmana, która jest matką mojej rocznej samicy, która w zeszłym roku zdobyła 10 nagród i 956 as punktów. Wylatała ponadto 4 pierwsze i 2 drugie miejsca oraz 10, 12, 13 i 18 nagrodę. Ale ta samica od Pitmana nie spłodziła tylko tej jednej samicy. Dała mi co najmniej 15 dobrych lotników, które latają w ścisłej czołówce. Poznaliśmy zatem tajemnicę sukcesu tej hodowli. Jest nią fenomenalna kadra hodowlana. Udajemy się teraz do gołębnika, gdzie nasz mistrz opowie nam o swojej hodowli. Teraz znajdujemy się w gołębniku lotowym wdowców. Wybudowałem go samodzielnie w 1974 roku. Od tego czasu nic się tu prawie nie zmieniło. Wszystko jest tak, jak było na początku. Uprawiam totalne wdowieństwo, a dokładniej mówiąc suche wdowieństwo. Przed lotami nie wychowuję młodych. Pozwalam tylko 2 razy znosić jaja, a potem je rozdzielam i dopiero po lotach wychowuję młode. Rano i wieczorem odbywają się obloty. Zarówno samce, jak i samice muszą przez godzinę intensywnie trenować. W trakcie sezonu lotowego nie wywożę ich na żadne treningi. Obloty wokół domu w zupełności im wystarczają. Jedynie przed lotami wywożę ich na 2-3 loty treningowe. Przed lotem pozwalam gołębiom, aby się zobaczyły. Zostawiam je razem na około 10-15 minut. Miski nie odwracam, zawsze jest w takiej pozycji. Po 15 minutach pakuję je do kosza podróżnego. I tak to wygląda za każdym razem, jak idą do lotu. Po powrocie z lotu zawsze przebywają razem, jednakże czas tego przebywania jest różny. Jeżeli lot był trudny, zostawiam gołębie trochę dłużej, ale tak średnio to są razem przez 1 godzinę. Po godzinie rozdzielam je i wszystko wraca do normy. Właściwie to nic więcej nie robię. Moja metoda jest prosta, ale bardzo skuteczna. Kiedy gołębie wracają z lotu, dostają najpierw wodę z odrobiną cukru gronowego i jak wszystkie gołębie są już na miejscu, wymieniam wodę i dostają jeszcze do wody katosal. Katosal zostawiam na noc z soboty na niedzielę i w niedzielę znowu wymieniam wodę i wtedy dostają już zwykłą wodę. We wtorek daję im jeszcze preparat Blik. W środę dostają już tylko same witaminy do wody. Później właściwie nie dostają już nic, tylko czystą wodę i tak to u mnie wygląda. Do pokarmu dodaję im w środę i czwartek olej energetyzujący od Nebela. Namaczam karmę tym olejem i potem dostają preparat Dynamik do karmy. Robię to w trakcie 4 posiłków w ciągu 2 dni, czyli w środy i czwartki. Do picia dostają wtedy czystą wodę. Na początku tygodnia karmię je skromnie, ale do końca tygodnia, do weekendu, powoli porcje wzrastają. Karmię ich karmą Relax i karmą energetyzującą. Stosuję wysokiej jakości karmę z firmy Bayer's. Na początku tygodnia daję im Relax, a od wtorku dostają Energy. Istnieje jeszcze 3 rodzaj karmy, Power, ale nią nie karmię moich gołębi. Do czwartku wieczorem karmię ich Energy. Piątek jest dniem wkładania do lotu i ptaki dostają karmę dietetyczną w bardzo małej ilości i tylko raz dziennie. O 10 wykładam karmę i zostawiam ją do 12. O 12 wszystko zbieram i ptaki po południu są koszowane do lotu.
Gdy zauważam po gołębiach, że zaczynają tracić ochotę do lotu, to próbuję je czymś zmotywować i robię im wspólny oblot. Taki oblot trwa przeważnie jedną godzinę i potem zostawiam je razem w gołębniku na kilka minut i znowu je rozdzielam. Robię tak może 2-3 razy w trakcie sezonu, żeby je trochę pobudzić do działania. Właściwie to wszystko, co robię z moimi lotnikami. Jesteśmy teraz w gołębniku samiczek. Tutaj przebywa około 35 samic. Do lotu przeznaczam przeważnie 70 gołębi. Tu jest 35 samiczek i nie mam z nimi najmniejszego problemu. Z upływem kolejnych lat myślę, że trochę to zredukowałem. Dawniej, gdy miałem ich więcej i gdy pojawiły się problemy z ich parowaniem między sobą, to takie samiczki usuwałem z gołębnika. Teraz jestem zdania, że trochę to uporządkowałem i wysortowałem. W trakcie sezonu rzadko mam tak, żeby jakaś samica się parowała. Jest to bardzo niewskazane podczas lotów. Jeżeli chodzi o wentylację, to mogę powiedzieć krótko, że to bardzo ważna sprawa. Wentylacja w gołębniku musi funkcjonować w sposób bardzo wydajny. U mnie powietrze wlatuje od przodu, idzie aż do końca i u góry może się wydostać. Mam okno dachowe i powietrze u góry może uciec. Jestem zdania, że zawsze musi być w gołębniku świeże powietrze, nawet jeżeli jest tutaj dużo gołębi. Ważną sprawą jest też, aby gołębniki nie były zbytnio przepełnione. Gołębie lubią czuć się swobodnie. Kiedy samice są na oblocie, to mogę tutaj zasunąć szyby, żeby nie wisiały na kratach i nie zaglądały do samców w środku. Ale z powodu napowietrzenia, kiedy samice znowu są w środku, otwieram to na oścież, aby powietrze znowu cyrkulowało po gołębniku. Teraz znajdujemy się w gołębniku młodych, który nie jest zbyt duży. Mam tu średnio 60-70 młodych gołębi. Nie przykładam szczególnej wagi do lotów młodych, ale zawsze staram się robić kilka istotnych rzeczy. Przeprowadzam wstępną selekcję ze względu na pochodzenie i na to, czy wywodzą się z gołębi, od których pochodziły już jakieś dobre ptaki. Drugim etapem selekcji jest kosz. To najbardziej racjonalne postępowanie. Przed sezonem lotowym moje młode trenują 2-3 razy tak na 10 do 15 km. W trakcie sezonu lotowego nie są już wywożone. Trenują tylko wokół domu raz czy dwa razy dziennie, rano i wieczorem i to właściwie wszystko, co robię z gołębiami młodymi. Jeżeli chodzi o ich karmienie, to dostają normalną karmę taką jak wdowcy. Karmię je dosyta dwa razy dziennie. Nie przykładam większej wagi do lotów gołębi młodych. Dla nich to tylko zabawa i wstęp do przyszłego lotowania. Dla mnie ważne jest, aby dobrze latały jako roczne. Jako młode mają tylko ćwiczyć. Jesteśmy teraz w gołębniku rozpłodowym. Tutaj znajduje się około 35 par hodowlanych. Głównie zależy mi na dobrych lotnikach i w większości robię krzyżówki. Jeżeli hoduję coś dla siebie do dalszej hodowli, to wtedy łączę je w pokrewieństwie, ale w większości zależy mi na lotnikach i wolę metodę krzyżową. W moim gołębniku rozpłodowym znajdują się jeszcze dobre pary od Heremansa, Pitmana, Prange. Mam wiele sprawdzonych par, po których wyhodowałem już mnóstwo wspaniałych gołębi. Mam też kilka skojarzeń, po których potomstwo jest dopiero testowane w lotach. W trakcie parowania gołębi przede wszystkim zwracam uwagę na dobre pochodzenie. Zwracam również dużą uwagę na oczy. To dla mnie bardzo interesująca sprawa. Ptaki muszą mieć ładne, inteligentne oczy. Wszystko musi pasować, budowa ciała, skrzydła. Preferuję gołębie o smukłych skrzydłach, ale ostatecznie decyduje dobry gołąb, który jest dobrym reproduktorem. Nie można zajrzeć do środka gołębia, więc dopiero podczas lotowania można to wypróbować.
Gołębniki Heinza Bindacza są niezwykle proste, a jego metoda lotowania jest bardzo przejrzysta i skuteczna. Nie robi on nic szczególnego, a jego osiągnięcia w lotach są rewelacyjne. Jest to zasługą wybitnych gołębi, jakie się tutaj znajdują. Heinz Bindacz zaprezentuje nam teraz kilka z nich. Tutaj chciałem Wam zaprezentować mojego super asa hodowlanego. Jest to oryginalny Belg, syn 003, gołębia olimpijczyka, którego z moimi kolegami nabyłem od Augusta Jensena. Ten gołąb jest super reproduktorem. Dał już wiele wspaniałych gołębi, które później latały fantastycznie w lotach. W trakcie sezonu dostaje 5 lub 6 samic i z każdą z nich płodzi młode. Jego dzieci wylatały mniej więcej 20 pierwszych konkursów. W zeszłym roku zestawiłem go razem z samicą od Pitmana Superdonem. Przepraszam, to było 2 lata temu, ale w zeszłym roku miałem pierwszą młodą, którą wyhodowałem z tej dwójki. I ta roczna samica wylatała w zeszłym roku 10 konkursów. W sumie zdobyła 986 as punktów. 4 razy była pierwsza, 2 razy druga oraz 10, 12, 13, 18 i 98. Na olimpiadzie byłaby najlepszym gołębiem, ale niestety na ostatnim locie, który był bardzo ciężki, już nie wróciła. Ale ten 003 płodzi również z innymi samicami. Z tymi innymi też dał wiele wspaniałych gołębi. Jest w tym momencie w zaawansowanej fazie pierzenia się. W ręce leży super, ma piękne szklane oko. Zwracam uwagę na oczy. Każdy mój ptak w rozpłodzie musi posiadać piękne, inteligentne oczy. Teraz w ręce trzymam samiczkę, która jako roczna latała wyśmienicie. Pochodzi od Superdomen, który 8 razy zdobył pierwsze konkursy i od matki o imieniu Karla, która pochodzi od Huba Hermansa. Karla też wygrywała pierwsze konkursy, mając przeciwko sobie 24 421 gołębi i mając za przeciwników 11 253 gołębie. Te gołębie już przy pierwszym sparowaniu super do siebie pasowały. Od razu wyhodowałem super szybką samicę. To jedyna, która dorasta mu do pięt. On dostaje w sezonie około 5-6 samic. I tak jak mówiłem, każdy ptak wywodzący się od niego lata naprawdę dobrze. Z tą to jest samica Heremans o numerze 174. Również był razem. Z nią wydał naprawdę super młode, na przykład 372, która jako roczna była 4. najlepszą samicą derby w kraju. Potem jeszcze wydał gołębia 384, to również jej córka, która w zeszłym roku również świetnie latała. 3 lata z rzędu zawsze topowo latała, zdobywając 2 pierwsze konkursy. W zeszłym roku dała naprawdę bardzo szybkiego ptaka, który 2 razy wygrał w regionie. Ponadto był pierwszy w RV. 2 razy w regionalnych zawodach też był pierwszy. Super Weibchen. To kolejna samica, która również z nim była i dała mnóstwo dobrego potomstwa. Jest to oryginalna samica od Heremansa. To wnuczka z 003.
Straße 003 auch. Jej ojcem jest Zephyr, który jest synem 003. Wyhodowana jest zatem z bardzo bliskiego pokrewieństwa. Jest to rewelacyjna samiczka. Ten ptak pochodzi od Pitmana. W rodowodzie ma gołębia Hurrikan 51. Matką jest Schnelle 421, która pochodzi z linii 330, córka Kleine Dirka. Na jednym z lotów o dystansie 535 km z udziałem 9078 gołębi przyleciała z godzinnym wyprzedzeniem. Wygrywa topowe nagrody. Trzecia samica, as i tak dalej. Ten gołąb pokazał się też z dobrej strony w mojej hodowli. Mam po nim dobre roczne gołębie. Mój znajomy dostał dwa i ja też je już testowałem. Od początku pokazały się z dobrej strony. Młode od razu latały fantastycznie. Został też sparowany z samicą Hermans i to też super pasuje. Ten 2002 jest razem z tą samicą. Jest to oryginalna samiczka od Hermansa. Świetnie sprawdziła się jako gołąb rozpłodowy. Jeszcze jest młoda i mam nadzieję, że wychowam z niej dużo dobrych gołębi. Tutaj mam kolejnego super samca od Pitmana, który pochodzi od 330. Jest to syn 330, a ze strony matki jest to wnuczek Kleine Dirka. Oboje pochodzą od Pitmana. Zrobił już wiele dobrego dla mojej hodowli. Tu z kolei mam jeszcze jednego super rozpłodowca, 640. Jest to wnuczek 003. On też już dał mi bardzo szybkie gołębie. To jest drugi najlepszy rozpłodowiec na moim gołębniku. Daje super szybkie gołębie, które wygrywają pierwsze konkursy. On sam też był dobrym lotnikiem. Tutaj miałbym jeszcze kilka wnuczek, Fineke, bardzo blisko wyhodowanych ze strony matki, również super para. To jest właśnie samica, która jest w tej parze z poprzednim ptakiem. Pochodzi od syna Fineke i siostrzenicy Fineke, również super para do hodowli. Zaprezentowane ptaki mogą pochwalić się niesamowitym pochodzeniem i nieprzeciętnymi walorami rozpłodowymi. To dzięki nim hodowla Heinza Bindacza jest stale na bardzo wysokim poziomie. Prezentujemy teraz na ekranie krótki wycinek osiągnięć tej hodowli. Nie jesteśmy w stanie zaprezentować wszystkich zwycięstw, bowiem lista nagród tej hodowli jest nieskończenie długa.
Kończąc, pytamy jeszcze Heinza, kto pomaga mu w prowadzeniu hodowli. Ciekawi nas również, jacy hodowcy osiągnęli sukcesy z jego gołębiami. Zazwyczaj w hodowli wszystko robię sam. Czasami moja żona pomaga mi przy czyszczeniu gołębnika. Ona zawsze skrobie gołębnik rozpłodowy, a ja zajmuję się resztą. Parowanie, karmienie, treningi to wszystko jest tylko na mojej głowie. Stosunkowo dużo gołębi sprzedałem do Polski. Znam tam wielu hodowców, którzy dobrze sobie z nimi radzą i którzy chcą ode mnie kupować gołębie. Przed 2 laty sprzedałem 2 gołębie jednemu hodowcy z Niemiec o nazwisku Kurt Weidkamp. To znany hodowca. Wyhodował z tej pary gołębia, który w tym roku 8 razy latał u niego świetnie i jest najlepszym gołębiem w RV i drugim w regionie. W Polsce moje gołębie wspaniale radzą sobie w lotach. Miałem na przykład przed 2 laty jednego nabywcę, Jana Mikołajczyka, który nabył ode mnie 2 późnych gołębi i po 2 latach z moimi gołębiami został mistrzem Polski. Nie spotkałem jeszcze hodowcy, który byłby niezadowolony z moich gołębi. Moja hodowla prowadzona jest w zgodzie z naturą. Nie używam żadnych cudownych środków i nie eksploatuję gołębi do granic ich możliwości. Takie postępowanie pozwoliło mi uzyskać wiele znaczących sukcesów. W niedługim czasie dzięki inicjatywie panów Kowalczyka i Tadeusiaka, którzy tworzą nowy portal aukcyjny, będzie możliwość nabycia moich ptaków za pośrednictwem internetu. W obecnym roku powstał właśnie nowy portal aukcyjny Pigeon Auction, na którym mamy okazję nabyć ptaki z najlepszych europejskich hodowli. Prowadzą go znani hodowcy Tadeusz Kowalczyk i Krzysztof Tadeusiak, którzy od wielu lat posiadają wspaniałe gołębie i odnoszą z nimi wielkie sukcesy. Tadeusz Kowalczyk może pochwalić się największą w Polsce kolekcją gołębi od Rawa Chablon, a lotując wspólnie z panem Szymczakiem w latach 2006-2012 uzyskał mnóstwo mistrzowskich osiągnięć. W roku 2013 gołąb z hodowli Kowalczyk Tadeusiak wygrał samochód w finałowym locie na wspólnym gołębniku GW Wschód. Ten wspaniały wyczyn jest tylko potwierdzeniem wysokiej jakości gołębi, jakie posiadają ci wspaniali hodowcy. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim miłośnikom gołębi jak najwięcej radości ze swoimi ulubieńcami.